Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry, dobry wieczór, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 30. już Pełni Literatury. Nieco specjalnej, nieco świątecznej. I rzeczywiście będzie dzisiaj u nas świątecznie, chociaż nie będzie to pełnia związana ze świętami Bożego Narodzenia, które się swoją drogą zbliżają, ale ze świętem literatury, jakim jest Literacka Nagroda Nobla. Premiera tego odcinka odbywa się 9 grudnia, natomiast 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Literacką Nagrodę Nobla za rok 2022 odbierze Annie Ernaux, francuska prozaiczka, autorka książki Lata, której poświęcona będzie właśnie dzisiejsza pełnia literatury i która bardzo przyczyniła się do przyznania jej tej nagrody. W jaki sposób? O tym za chwilę. Serdecznie zapraszam. Droga Annie Ernaux do Literackiej Nagrody Nobla była bardzo ciekawa. Ciekawy był też sposób przyswajania jej w literaturze europejskiej. Jest ona autorką 25 powieści, a właściwie mikropowieści, w dużej mierze związanych z materiałem autobiograficznym. Można powiedzieć, że jest to projekt wielkiej autobiografii, wielkiej narracji autobiograficznej, którą Annie Ernaux realizuje. Te powieści ukazują się we Francji od roku 1974, natomiast w Europie one pojawiały się i właściwie przechodziły często bez echa. Bardzo szczególnym przykładem, ale też myślę, że symptomatycznym jest to, że w Polsce też ukazała się jedna jej książka w roku 1989, mikropowieść zatytułowana Miejsce. Wyglądała bardzo niepozornie i trafiła w taki czas, w którym nas obchodziło już coś zupełnie innego. Nie obchodziła nas literatura europejska, tylko raczej nadrabianie zaległości związanej z zakazanymi, źle obecnymi pozycjami polskiej literatury, literaturą emigracyjną i tak dalej. Annie Ernaux przeszła zupełnie niezauważona. Troszeczkę tak się działo również w Europie. Jej książki zyskiwały fanów, zyskiwały wyznawców albo wyznawczynie, bo jest to też bardzo kobiece pisanie, prezentujące bardzo szczególną perspektywę właśnie związaną też z doświadczeniem kobiecości, ale w świadomości szerokiego kręgu czytelniczek i czytelników zaistniała Annie Ernaux dopiero po wydaniu książki zatytułowanej Lata. Ona się ukazała we Francji w roku 2008, później ukazały się jej angielskie, amerykańskie tłumaczenie, została przetłumaczona nawet na język chiński i ona tak naprawdę, ta eksperymentalna nieco powieść, bardzo niecharakterystyczna dla Annie Ernaux, zwróciła na nią uwagę. Kryje się w tym pewien paradoks. Już powiedziałam, że to jest powieść nietypowa. Powieść, która zresztą znajduje się tak mniej więcej w połowie w ogóle twórczości Ernaux. Po niej ukazało się bodajże jeszcze 9 tytułów, już takich jak wszystkie inne. Lata są pewnym wyskokiem. Dlaczego one są wyskokiem? O co w tym chodzi? One są właściwie napisane, można powiedzieć, jako argument przeciwko krytykom Ernaux. Pozbawione są wszystkich elementów, które przywoływano jako zarzuty wobec jej prozy. Mówiono o tym, że ona jest w swoim pisaniu egocentryczna. Powtarza ciągle ja, że jest zamknięta we własnym świecie. Lata nie mają ani razu zaimka ja. Kiedy pisze o sobie, co jej się w latach zdarza, używa zaimka ona. Najczęściej przez Annie Ernaux używanym zaimkiem w latach jest zaimek my. Kolejna sprawa. Zarzucano jej ekshibicjonizm. Bardzo odważne korzystanie z materiału biograficznego. Zamknięcie w własnym świecie, bardzo wąskim świecie jej rodziców, dziadków, męża, partnerów, dzieci. Rodzaj dusznej, domowej atmosfery jej książek. No to mamy tutaj coś zupełnie innego, bo mamy bohatera zbiorowego. My
jako jej pokolenie, jej współcześni. Jest to pisarka urodzona w roku 1940, czyli pokolenie dzieci wojny i pokolenie ludzi dojrzewających, realizujących się w latach powojennych. Bohater jest zbiorowy. Ujęcie jest socjologiczne właściwie, to znaczy jednostka jest wpisana w tło polityczne i społeczne, a właściwie to nawet tło polityczne i społeczne jest bohaterem lat, a jednostka jest gdzieś tam w tle. Czyli powtórzmy, coś zupełnie odmiennego. Zabieg zupełnie odmienny niż ten, który stosowała Ani Erno. W końcu zarzucano jej, że pisze powieści krótkie. Jej ostatnia książka, z tego co słyszałem, ma 38 stron. Więc to są rzeczywiście krótkie teksty. Lata są jej najdłuższą książką, ale proszę się nie przerażać. Ona ma bodajże 230 kilka stron w polskim wydaniu. Jest to najdłuższa jej powieść i jak widzimy, linia rozwojowa zmierza raczej ku minimalizmowi, więc będzie pewnie już na zawsze jej najgrubszą książką. Lata w twórczości Ani Erno są eksperymentem, w którym ona pokazuje, że może napisać rzecz inną, a właściwie pewnie potrzebuje napisać rzeczy innej, bo oczywiście naiwne byłoby myśleć, że jest to książka napisana przeciwko zarzutom, które wobec niej wytaczano. Nigdy natomiast nie zarzucano jej francuskości, która jest takim znakiem rozpoznawczym jej prozy. I lata są francuskie, także chyba bardziej być nie mogą. To jest książka po francusku, o Francuzach, dla Francuzów. I to jest kolejny paradoks, którą przetłumaczono na chiński i która przyczyniła się do tego, że Ani Erno 10 grudnia 2022 roku odbierze największe literackie wyróżnienie, do którego przyznania, jeszcze raz to powtórzę, lata z pewnością bardzo się przyczyniły. Znawca twórczości Ani Erno, Piotr Kierzun, którego w tym miejscu bardzo serdecznie pozdrawiam, twierdzi, że lata są taką czapką na jej twórczości. I rzeczywiście ta metafora jest bardzo trafna. One przykrywają jej powieści. W latach możemy znaleźć w tej narracji historycznej ślady tekstów, które w tamtym okresie, w którym poświęcone są poszczególne partie lat, Ani Erno pisała, więc jest to również dla uważnych czytelników i przede wszystkim dla tych czytelników, którzy są wtajemniczeni w jej twórczość, bardziej świadomych, również rodzaj autokomentarza i autobiografii artystycznej. Te wszystkie teksty tam są, natomiast książka je przykrywa, je chowa. To nie jest jej temat. Ani Erno rzeczywiście stała się znana, stała się zauważana dzięki czapce. Czyli dzięki czemuś, co nie jest najważniejsze, co nie jest istotą jej twórczości, co jest dodatkiem, może barwnym dodatkiem, może nawet subiektywnie koniecznym dodatkiem, ale jednak dzięki pewnej rzeczy drugoplanowej. I rzeczywiście jest to paradoks, że Ani Erno stała się znana nie dzięki książkom bardzo prywatnym, intymnym, które opisują jednostkowe, ale też uniwersalne, wspólne nam wszystkim doświadczenia, tylko dzięki książce, która opisuje doświadczenie zbiorowe, doświadczenie jej czasów, czyli Europy połowy XX wieku. Ona się nawet tak nazywa, dostojnie, poważnie, w taki sposób, że zapowiada to relację historyczną, niemal kronikarską. Ale oczywiście Ani Erno ani historykiem, ani socjolożką nie jest. Jest bardzo uważną obserwatorką rzeczywistości. Taką, która więcej dowiaduje się o sobie, kiedy rozumie, w jaki sposób rzeczywistość otaczająca ją kształtuje. Pisze w tej książce, że chodziło jej o to, aby uchwycić swój pobyt na ziemi w określonej epoce. Czas, który przez nią przeszedł. Świat, który zarejestrowała po prostu żyjąc. Zaraz w sąsiedztwie tego fragmentu ona pisze, że widząc swoje zdjęcie, kiedy
zaczyna się zastanawiać nad czasem, kiedy to zostało zrobione, nad tym, co się wtedy działo, to jej świadomość tej chwili nabiera poszerzenia. Ta chwila staje się panoramiczna. I myślę, że to jest też tajemnica sukcesu lat. Dzięki latom, dzięki tej refleksji, co się działo wokół, jak świat żył, czym świat żył, jak się rozwijała kultura, z jakich ona się składała różnorodnych elementów, o czym się mówiło, co się czuło, co się przeżywało, ale w tym życiu zbiorowym, dzięki temu indywidualne życie zyskuje panoramiczność. Myślę, że to jest takie doświadczenie, które odczuwa się, czytając lata. Odczuwa się właściwie niezależnie od tego, że doświadczenie polskie, angielskie, niemieckie nie jest doświadczeniem francuskim, ale ono ma wspólne elementy. Też żyjemy w epoce zmian, które obejmują wszystkie kraje. Żyjemy w epoce globalnej kultury, która jest esperanto łączącym wszystkich. Dzięki temu tak francuska książka stała się międzynarodowym sukcesem. Fotografia, o tym będziemy jeszcze mówić, jest sposobem istnienia indywidualności Ani Erno w tej książce. Bo co jakiś czas, kiedy epoka się zmienia, Ani Erno opisuje zdjęcie bądź film, który przedstawia ją w tamtej epoce. I próbuje scharakteryzować najważniejsze zmiany, które zaszły w jej życiu. Jej, ale opisywanej jako ona. Opisywanej z zewnątrz. I paradoksalnie, kiedy pisze o zbiorowości, pisze my, to jest to rodzaj kontaktu z nami, z czytelnikami. A kiedy pisze o sobie, pisze ona i jest to spojrzenie z zewnątrz. Ona się od siebie odcina, to znaczy jest bardziej wyalienowana niż wtedy, kiedy opowiada o świecie, kiedy jest z nami. Ani Erno pisze, że lata są odbiciem rzucanym przez zbiorową historię na ekran indywidualnej pamięci. Bardzo ładna metafora, ekran indywidualnej pamięci. Mam jednak też wrażenie, że nie jest to tylko ten ekran. Jest to książka, która wyszła w 2008 roku i myślę, że jest to jedna z książek, które bardzo mocno są uzależnione od niezwykłego, rewolucyjnego wynalazku, jakim jest internet. Ta indywidualna pamięć bardzo często jest tutaj wspomagana danymi, drobiazgami, słowami, frazami, obrazami, faktami z sieci. Pisze Erno, opisując ten przełom w późnych partiach książki. W internecie wystarczyło wpisać słowo klucz, by zalała nas lawina stron zawierających chaotyczne fragmenty zdań i okruchy tekstów, które prowadziły nas w głąb, niczym we wciągającej grze w nieskończone poszukiwanie celu. Ale ten ciągle okazywał się nieuchwytny, ukryty gdzieś dalej. Tymczasem po drodze znajdywało się to, czego się wcale nie szukało. Miało się wrażenie, że można zdobyć całą wiedzę świata, wniknąć w różnorodność punktów widzenia rozproszonych na blogach wyrażanych językiem nowym i brutalnym, dowiedzieć się, jakie są objawy raka gardła, znaleźć przepis na musakę, ile lat ma Catherine Deneuve, jaka jest pogoda w Osace, wszystko o uprawie hortensji i konopi indyjskiej, o wpływie Japończyków na kulturę Chin, pograć w pokera, nagrać film i płytę, kupić cokolwiek się zechce, od białych myszek po rewolwer, wiagry i sztuczne penisy. Każdą rzecz sprzedać i odsprzedać. Dyskutować z nieznajomymi, obrażać ich, podrywać, wymyślać siebie. Inni byli odcieleśnieni, pozbawieni głosu, zapachu i gestów. Nie dotykali nas. Liczyło się to, co można razem z nimi zrobić. Prawo wymiany, przyjemność. Spełniało się wielkie pragnienie mocy i bezkarności. Obracaliśmy się w rzeczywistości bez przedmiotów i podmiotów. Internet dokonywał zaskakującej przemiany świata w dyskurs. I mam wrażenie, że przy dyskursie lat internet bardzo wspomagał Ani Erno, że
to poszukiwanie, w trakcie którego znajduje się rzeczy, których się nie szukało, wciągnęło ją bardzo i bardzo wspomagało jej indywidualną pamięć. Jest to też książka, która skrzy się od drobiazgów, od fakcików, ale takich właśnie z życia społecznego, z życia politycznego Francji, które, jestem co do tego absolutnie przekonany, są sprawdzone co najmniej, jeśli nie w ogóle pochodzą z tego źródła, źródła zbiorowej pamięci. I gdyby nie internet, pewnie lata byłyby inne. Pewnie nie byłoby w nich tak charakterystycznej rozmaitości i braku hierarchii. Braku hierarchii ważności przytaczanych faktów. Nie byłoby tak mocnych kontrastów, jakie cechują tę książkę. Kontrastów, gdzie obok spraw ważnych, epokowych, mamy plotki, mamy elementy kultury takie drugorzędne, opadające skarpetki jakiegoś polityka, obok rzeczy, które zapisały się w podręcznikach historii, mamy drobne wspomnienia indywidualne. To wszystko jest tym lasem rzeczy, który, można podejrzewać, ma swoje źródło, niekoniecznie na ekranie pamięci. Ernaux na pewno opisuje świat z sentymentem. Może nawet to słowo stało się modne, ale też stało się symbolem obciachu. Może nawet z czułością. Ale na pewno też opisuje świat krytycznie. Na pewno opisuje świat nieco ironicznie. I to jest jeden z paradoksów związanych z latami, że książka ta wywołała podobno we Francji falę sentymentu wobec epoki powojennej, epoki lat 60., 70., 80. Rzeczywiście ton narracji Ernaux nieco zmienia się, kiedy pisze o współczesności. Zmienia się oczywiście w stronę krytycyzmu. Natomiast przeszłość jest bardzo barwna i chyba bardzo szczęśliwa. Może to jest też siła lat, że uświadamia wielu czytelniczkom i czytelnikom, że to, co przeżyli, to, co dzielą z Ani Ernaux, było szczęśliwym życiem. Bardzo charakterystyczne jest na przykład to, że ona jest spadkobierczynią myśli oświeceniowo-rewolucyjnej. Jest osobą całkowicie pozbawioną związku z kościołem i z religią. Natomiast to, jak opisuje kulturę, na którą nakłada religia, pewną siatkę, kulturę swojego dzieciństwa, jest absolutnie fascynujące. I to już jest czas, abyśmy posłuchali fragmentu tej książki, więc ja zaproponowałbym Państwu właśnie fragment dotyczący tej sprawy. Posłuchajmy. Religia stanowiła oficjalne ramy życia i regulowała czas. Gazety proponowały jadłospisy na okres postu, o którego kolejnych etapach, począwszy od siedemdziesiątnicy aż po Wielkanoc, informował kalendarz pocztowy. W piątki nie jadało się mięsa. Niedzielna msza stanowiła okazję do zmiany bielizny, włożenia po raz pierwszy jakiejś nowej części garderoby, kapelusza i rękawiczek, zabrania torebki, zobaczenia ludzi i bycia widzianym, wodzenia wzrokiem za ministrantami. Była dla wszystkich zewnętrzną oznaką moralności i pewnością przeznaczenia zapisaną w szczególnym języku, po łacinie. Czytanie co dzień tych samych modlitw, książeczki do nabożeństwa, znoszenie tej samej rytualnej nudy miało oczyszczający wymiar próby, po której nagrodą była przyjemność zjedzenia kurczaka i ciastek z cukierni, a potem pójście do kina. To, że nauczyciele i ludzie wykształceni w nic nie wierzą, wydawało się anomalią. Religia stanowiła wyłącznie źródło moralności, i tylko ona nadawała ludziom godność, gdyż bez niej nie byłoby żadnej różnicy między życiem człowieka i psa. Prawo Kościoła uważano za ważniejsze od wszystkich innych praw, a wielkie chwile egzystencji jedynie z niego czerpały zasadność. Ludzie, którzy nie biorą ślubu w Kościele, w istocie nie są małżonkami, orzekał katechizm. Prawdziwa była tylko religia katolicka. Wszystkie inne były fałszywe lub śmieszne. Z niecierpliwością czekało się na uroczystą komunię. Chwalebny pierwszy krok do wszystkich ważnych rzeczy, które miały nastąpić później. Miesiączki, ukończenia szkoły podstawowej, dostanie się do gimnazjum.
siedząc w dwóch rzędach ławek, chłopcy w ciemnych garniturach z opaskami na ramieniu i dziewczęta w długich sukienkach z białymi welonami przypominali nowożeńców, którymi dobrawszy się w pary, zostaną już za 10 lat. Domyślamy się, że świat autorki jest inny, że ona jest po drugiej stronie. Ale lata i w ogóle cała twórczość Ani Erno jest też opisem awansu, też opisem zmiany, trudnego związku z kulturą, z której wyszła. Zresztą zmiany kulturowe, awans społeczny, odrywanie się od gleby, od przeszłości, od rodziny, od tej kultury, z której się wyszło i wchodzenie w kulturę inną, tworzenie tej kultury, to jest wielki temat w ogóle twórczości Ani Erno, nie tylko lat. Ona jest dzieckiem swojego czasu, jest dzieckiem swojego pokolenia. W pewnym momencie, pisząc o protestach studenckich w maju 1968 roku, pisze, że był to pierwszy dzień istnienia świata, pierwszy rok istnienia świata. Ani Erno była nieco z boku, bo ona już była 30-kilkuletnią nauczycielką. Nie dzieliła doświadczenia otwarcia świata tego pokolenia 68, natomiast dzieliła bunt tego pokolenia. Dzieliła go i współtworzyła zmiany, które zachodziły w Francji. Była aktywistką walczącą o prawo do aborcji. Była w awangardzie obyczajowej tamtych czasów. Ale to było życie, wobec którego zadawała pytanie, czy byłaby szczęśliwa, mając inne życie. Dlatego, że między tym życiem prowincji francuskiej, z której wyszła, a życiem wyemancypowanej nauczycielki była przepaść. To jest chyba też tajemnica sentymentalnego tonu dotyczącego tej rzeczywistości prowincjonalnej, którą opisuje Ani Erno, tej rzeczywistości, która tak wywołała falę sentymentu. Tam pada takie bardzo zabawne zdanie. Ona pisze w pewnym momencie, pisze takie zdanie. Wyjść na miasto, marzyć, robić sobie dobrze i czekać. Możliwe streszczenie dorastania na prowincji. Wyjść na miasto, marzyć, robić sobie dobrze i czekać. To jest taki trochę groteskowy, ale trochę nostalgiczny opis. I tak naprawdę istotą tego opisu nie jest beznadzieja, nie jest marazm, nie jest właśnie stan zawieszenia, tylko jest świadomość, że coś będzie, że coś jest jeszcze tam gdzieś, że trzeba na coś czekać, że jest jakaś przyszłość. To jest też istota tego oświetlenia, w którym Ani Erno pokazuje świat, który minął. To jest świat, w którym wystarczyło wyjść na miasto, marzyć, robić sobie dobrze i czekać. I to jest przepis na szczęśliwe życie. Później już było trudniej. Później już było tak, że właściwie należało zapytać, czy byłabym szczęśliwa, mając inne życie. Inne życie, można powiedzieć, nie można mieć innego życia. Przecież to jest niemożliwe. Życie ma się tylko jedno. Ale ta książka, poprzez to, jaką rolę ma w niej drugi plan, bo on jest na pierwszym planie, pokazuje, że właściwie można mieć inne życie. Życie w innym kraju, w innej kulturze byłoby nieco życiem innym. To znaczy wytwarzałoby inne wspomnienia, otaczałoby innymi obrazami, byłoby związane ze spotkaniem innych ludzi. To byłoby inne życie. Dlatego lata są też rodzajem medytacji nad tym życiem, które się miało. I właśnie istotą tego życia, które się miało, było to tło. To opowiedziane przez Ani Erno tło lat. Widzimy, że nawet ta socjologiczna biografia prowadzi do bardzo indywidualnych, bardzo osobistych wniosków. No właśnie, obiecałem, że wrócimy do tego nurtu osobistego. Co jakiś czas w tej narracji lat pojawia się opis zdjęcia jej.
z różnych epok, zdjęcia, które jest symbolem tej epoki, symbolem tego, co się działo w czasie, który przedstawia to zdjęcie, w czasie już prywatnym w życiu autorki. To jest bardzo interesujące ujęcie życia osobistego, dlatego że takie ujęcie, które jest też obiektywne, no bo opisuje Ani Erno to, co widać na tym zdjęciu. Opisuje też szyfry, szyfry rzeczy. Próbuje opowiedzieć, co tam jest, co ona widzi, a czego my nie dostrzeżemy. Chciałbym Państwu przeczytać fragment kończący ten nurt, ten wątek, to znaczy fragment, który opisuje ostatnie jej opisane w latach zdjęcie. Zdjęcie zrobione już u progu 2000 roku. Na tym zdjęciu, wydobytym z jednej z setek firmowych koszulek zakładu fotograficznego albo z któregoś folderu na komputerze, starsza kobieta o rudoblond włosach w czarnym sweterku z dekoltem półleży na wielkim, różnokolorowym fotelu i obiema rękami obejmuje małą dziewczynkę w dżinsach i jasnozielonym, zapinanym z przodu sweterku, która siedzi na jej skrzyżowanych kolanach. Widać tylko jedno z nich, obleczone w czarne rajstopy. Ich twarze są blisko, ale na trochę innej wysokości. Pociągła, blada twarz kobiety jest uśmiechnięta. Na czole widać drobne zmarszczki, jak zwykle po posiłku ma zarumienione policzki. Twarz dziecka jest matowa, wielkie brązowe oczy są poważne. Dziewczynka właśnie coś mówi. Łączy je tylko podobieństwo fryzur, włosy tej samej długości i w identycznym nieładzie z kosmykami opadającymi na szyję. Dłonie kobiety o wyraźnie zaznaczonych, prawie zawęźlonych stawach na zdjęciu wysunięte na pierwszy plan wydają się nieproporcjonalnie duże. Jej uśmiech, sposób, w jaki wpatruje się w obiektyw, gest przytulania dziecka, niezachłanny, ale raczej jakby je ofiarowywała, przywodzi na myśl obraz pokoleniowej transmisji, ustanowienie filiacji, babka prezentująca wnuczkę. Babka prezentująca wnuczkę, przekazująca wnuczkę światu, światu, o którym ona nic nie będzie wiedzieć. I prezentująca tej wnuczce świat, o którym ta wnuczka również nic nie wie. Ale jeden świat i drugi jest tym światem lat, tym światem zewnętrznym, tym światem dziania się, który kształtuje świat wewnętrzny, kształtuje osobowość, kształtuje życie. To jest bardzo ważny wniosek Ani Erno. Wniosek, który każe zamyśleć się nad tymi światami, które my uznajemy za historię, a które były światami naszych dalekich albo bliskich, naszych poprzedników. Jest jeszcze jeden piękny fragment tej książki, którym chciałbym się z Państwem podzielić. Posłuchajmy. Znikną naraz wszystkie, jak miliony obrazów przewijających się w głowach dziadków, zmarłych pół wieku temu, oraz nieżyjących rodziców. Obrazy ukazujące czas, gdy było się dziewczynką pomiędzy istotami, które również znikły, jeszcze zanim przyszło się na świat. Podobnie w naszej pamięci istnieją nasze małe dzieci, obok naszych rodziców i szkolnych kolegów. I my będziemy pewnego dnia we wspomnieniu naszych dzieci, pośród wnuków i ludzi, którzy się jeszcze nie narodzili. Tak jak popęd seksualny, pamięć nigdy się nie zatrzymuje. Dobiera w grupy zmarłych i żywych. Istoty rzeczywiste i wyobrażone. Marzenia i historie. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie 30. odcinka Pełni Literatury. Dziękuję jego patronkom i patronom, dzięki którym mógł być zrealizowany. Żegnam się z Państwem na 2 tygodnie. Do usłyszenia.